W dzisiejszym filmie Sonic Speed Simulator mamy naprawdę dużo roboty, bo po pierwsze musimy sobie odblokować nowego skina, a po drugie pojawiło się nowe mega drogie jajko. I jeżeli chodzi o tego skina, to działa to w taki sposób, że tutaj na czacie będzie się pokazywać, w jakich miejscach będziemy musieli szukać fragmentów kart i będziemy musieli uzbierać aż 100 fragmentów kart. Zajmie mi to naprawdę długo. Już teraz możecie zostawić lajka i suba, bo naprawdę będę musiał sporo czasu poświęcić, żeby odblokować ten skin. I w sumie teraz widzę, na razie nam się nie pokazuje, gdzie mamy szukać tych kart, a więc po prostu kupmy sobie kilka tutaj tych pecików limitowanych. Na razie stać mnie na 7 sztuk. Dobra, to sobie kupmy 5 sztuk, żebyśmy mogli go ewoluować. Jeszcze musimy sobie kupić 3 sztuki i jedną. Dobra, i mamy już 5 sztuk, możemy sobie teraz tego peta ewoluować. No i będziemy mieć już 2 legendarne pety limitowane, które będą ewoluowane. I w tym update'cie mam nadzieję, że uda mi się zrobić full team tych limitowanych petów. W sumie tego sobie zdejmijmy i załóżmy tego pecika, żeby ten się po prostu expił. Ale dalej nie widzę, żeby... O, teraz się pokazało. Dobra, i teraz na czacie się tutaj pokazało, gdzie musimy iść. To jest chyba druga mapka z tego, co mi się wydaje. Lost Valley, dokładnie tak, musimy sobie tutaj pójść i tutaj będą te fragmenty kart, musimy uzbierać aż 100. No i mamy teraz 5 minut na to, żeby zbierać te fragmenty. Pierwszy jest tutaj, już mam dwie, bo jedną wcześniej zebrałem, kolejny jest tutaj. W sumie to może speeda sobie zmniejszmy, bo z takim speedem to będzie mi się ciężko zbierać. Ustawmy tak sobie może 50% speeda. Dobra, teraz troszeczkę łatwiej się to będzie zbierać. Gdzie mogą być kolejne teraz te karty? Gdzieś na górze pewnie są. Może gdzieś tutaj, jak pójdziemy sobie do góry, to będzie jakaś karta. O, jest kolejna karta. Dobra, mamy już 3 sztuki, czyli łącznie mamy już 4. I czy tutaj gdzieś dalej będzie? O, tu jest kolejna. I one zawsze w tej samej miejscach się respią, a więc wy będziecie też mieć w tych samych miejscach. Tutaj musimy przeskoczyć, tu będzie kolejna. Aj! Dobra, uda się. Dobra, udało się, mamy już 6 sztuk i teraz tu gdzieś widziałem jedną jeszcze, tutaj na górze. Musimy sobie tutaj wskoczyć, czy się uda doskoczyć. Nie uda się doskoczyć. Kurczę, w jaki sposób tam wskoczyć? Dobra, na razie nie wiem, w jaki sposób tam wskoczyć, pozbieramy sobie tutaj jeszcze jakieś inne karty. O, tu jest kolejna karta. Dobra, to już mamy 7 sztuk. Czy tutaj na górze gdzieś będzie? Tu nie ma niestety. O, tu widzę kolejną kartę i tu też widzę jeszcze jedną kartę. Dobra, to już mamy 8 sztuk i tutaj jest 9. No to mamy już 1/10 prawie tego, co musimy zebrać, żeby oczywiście odblokować sobie ten nowy skin. O, tu jest... Nie, w sumie myślałem, to nie jest 10, tu jest tylko ten diamencik niestety. Jestem w sumie ciekawy, czy te karty się respią raz. O, w sumie tutaj mamy 10. Ale jestem ciekawy, czy one się respią raz, czy mogą się drugi raz respić. Bo tutaj mieliśmy pierwszą kartę, ale widzę, ona się nie respi teraz drugi raz. A więc możliwe, że po prostu musicie pozbierać z konkretnych miejscówek, no i później musicie znowu czekać 5 minut, żeby sobie dalej to odblokować. Dobra, tutaj jeszcze jedną mamy, cyk, i tutaj widzę kolejną. To już mamy 12 kart. I tutaj jeszcze widzę 13 kartę. O, i teraz właśnie te skrzynki musimy podbierać, bo w tym update'cie też wprowadzili coś takiego, że z tych skrzynek teraz jest lepszy drop. Macie większą szansę na to, że wyleci wam jakiś boost czy coś takiego. I też się pokazuje, ile dokładnie expo dostajecie. Wcześniej się nie pokazywało, no ale jak na razie niestety samego expo dostajemy. Teraz 290 ringów. I za ile będzie kolejna? Kolejna będzie za 6 minut. Dobra, to musimy dalej zbierać sobie te karty, żebyśmy odblokowali ten skin nowy. Na tej mapce już nigdzie nie widzę tych kart. Wydaje mi się, że wszystkie karty z tej mapki odblokowałem, jeszcze spadłem. Chciałem tam na górę sobie wskoczyć, żeby tam poszukać u góry gdzieś tych kart. Tu jeszcze jedną kartę widzę, tylko tutaj musimy dobrze trafić. Na spokojnie, cyk, cyk, cyk. Dobra, udało się. W sumie to się nie udało, bo w momencie, w którym tam doskoczyłem, jakby te karty znikły. I teraz musimy znowu czekać, aż się pojawi kolejna informacja, gdzie mamy szukać kart. Dobra, więc ja sobie dalej XP i czekamy na kolejną informację, gdzie mamy szukać tych kart. Dobra, i mamy kolejną informację, zobaczmy, gdzie teraz musimy szukać. Teraz musimy na Emerald szukać tych kart. Czyli to jest chyba trzeci ward z tego, co mi się wydaje. To musimy się cofnąć. Musimy się cofnąć najpierw do pierwszego wardu. No i tutaj teraz sobie przejść do wardu trzeciego. Tutaj chyba nie ma takich zbytnio miejsców, gdzie mogliby te karty chować, a więc tutaj powinno być łatwiej. Widzę, tam jest pierwsza karta. Zobaczmy, czy uda nam się doskoczyć w taki sposób do tego. Chyba się uda, na luzie się uda. Dobra, i mamy pierwszą kartę. Teraz sobie trochę tutaj na górę podejdźmy, żeby zobaczyć, gdzie mogą być kolejne. Tu widzę kolejną kartę, a więc dobra, i tu kolejna jest. Dobra, to mamy dwie obok siebie. Cyk, jedna karta, już mamy 15 kart. 16, aj, dobra, trafiłem. I tutaj jest 17 karta. I na pewno kolejne karty gdzieś tutaj na górze będą, tam gdzie wcześniej na Kelce odbieraliśmy, a więc od razu sobie wskoczmy tutaj do góry. I w sumie tutaj nie widzę karty, ale dobra, wskoczmy sobie tutaj, może tutaj będzie karta. Tutaj też karty nie ma? Tam jest jedna karta. Tylko czy w taki sposób, jak sobie przeskoczę, to się tam dostanę? Ale dobra, w sumie zanim pójdziemy tam, to najpierw sobie tutaj podejdźmy. Bo tutaj widzę kolejną kartę. I cyk, i mamy jedną kartę i tam nie widzę karty. Tam, gdzie był Knuckles wcześniej. Tutaj na dole jest jedna karta, ale tutaj też jest jedna karta. Tylko musimy się w sumie cofnąć trochę i sobie przeskoczyć w taki sposób tutaj. Mam nadzieję, że uda mi się doskoczyć. Dawaj, aj, nie udało się. Dobra, zabrakło trochę, ale tutaj mam przy okazji jeszcze jedną kartę. I tu na górze kolejna jest. I tutaj też musimy z powrotem w sumie wskoczyć, bo tu jest jump pad i tam jest kolejna karta. Gdzie ten jump pad nas zaprowadzi? Tylko mi się nie udało na niego wskoczyć. Dobra, cyk, i tu mamy kolejną kartę. Dobra, to już mamy 22 karty. Jest coraz lepiej.
musimy w sumie tutaj podejść, bo tutaj widzę kolejną kartę i tutaj powinno nam się udać doskoczyć w taki sposób. Mam nadzieję, że się uda. Dobra, uda się. I cyki, mamy kolejną kartę. I teraz w jakiś sposób musimy się dostać tutaj, po tej stronie, bo tam będzie kolejna karta. Może w taki sposób się uda? Nie, w taki się nie uda. Dobra, musimy bardziej tak z boku tutaj, cyk, w tą stronę. Dobra, i powinno się udać. I mamy kolejną kartę. I tutaj na górze czy jest jakaś karta? Nie, tam nie ma karty. A więc tutaj sobie już to odpuszczamy. Dobra, i czy gdzieś mogą być jeszcze jakieś karty? Na pewno gdzieś jeszcze są te karty, bo jeszcze w sumie dużo mapki mamy do sprawdzenia. Gdzieś po tej stronie jeszcze jakieś karty muszą być. O, tu jest jeszcze jedna. Dobra, cyk, mamy już 25 kart. A więc mamy 1/4 tego, co potrzebujemy. No i jeszcze tu jest jedna. I tam jeszcze widzę za tym wodospadem kolejną kartę, więc sobie musimy podejść tutaj. W sumie to wskoczyć. I z tej mapki wydaje mi się, że już wszystkie karty zdobyliśmy. Jeszcze ewentualnie gdzieś tutaj może jest karta jakaś. O, tutaj jest jeszcze jedna. I tam jest druga, dobra, to jeszcze trochę jest jednak. Teraz na tej mapce dużo więcej nam się kart udało zdobyć niż na tej poprzedniej. Kurczę, spadłem. Bo na tej poprzedniej, nie wiem, chyba 10 kart udało się zdobyć, a tutaj już prawie 20 mamy. Tylko niestety znowu znikło, a więc znowu musimy czekać. O, ale przy okazji mamy skrzyneczkę do odebrania kolejną. Tutaj teraz złotą. Zobaczmy, co ze złotej dostaniemy. I dostaliśmy boosta. Potrójne ringi dostaliśmy na 5 minut, a więc spoko. Możemy w sumie sobie pozbierać te ringi, bo w sumie teraz mega dużo tych ringów potrzebujemy, żeby sobie w sumie full team zrobić tych legendarnych petów. I teraz tych kart musimy szukać na pierwszej mapce, tylko musimy się szybko wrócić, żeby nam to nie znikło. Cyk, cyk, tutaj na Green Hill musimy się wrócić. No i tutaj w sumie jest taki dosyć duży teren, a więc tu powinno być dużo tych kart, tak mi się wydaje. Tu jest pierwsza karta na tym moście, znaczy może nie pierwsza, no ale jakaś karta jest po prostu. Tu jest druga karta, więc mega szybko już mamy dwie karty. Gdzie może być tak naprawdę kolejna jakaś karta? Pierwsza mapka w sumie jest chyba największa z tego, co mi się wydaje, więc tutaj mamy dosyć duży teren do przeszukania. Tych kart tak naprawdę tutaj może być dużo, ale może też nie być dużo. No na razie nigdzie tych kart nie widzę dalej. O, widzę tutaj kolejną kartę. Dobra, tu jest trzecia karta w sumie. Z tej mapki już mamy 43 karty. Jeszcze trochę i będzie mieć połowę. Tutaj jest kolejna. Może jeszcze gdzieś tutaj jest jakaś karta. Na tym Green Hill strasznie mało tych kart jest. Albo ja ich nie widzę. O, tutaj jest jeszcze jedna. Taka dosyć ukryta, bym powiedział nawet. Oj, tu jest jeszcze jedna. No dobra, tutaj w sumie na plaży jest sporo, a więc na plaży sobie szukajcie tych kart najszybciej. I teraz jeszcze tu możemy sobie wskoczyć. Tam na górze pewnie jeszcze będzie karta. Cyk, zobaczmy, czy jest jakaś karta. Nie, tu nie ma karty. Gdzie tu jeszcze mogą być karty na tym Green Hill? Może tutaj u góry? Nie, tu nie widzę karty, tu nie ma. Na razie w sumie najwięcej kart znalazłem na tym trzeci mordzie, tu jest kolejna karta. Tutaj u góry też widzę jeszcze jedną, tam gdzie się tego Sonika odbierało pierwszego. No jeszcze tu możemy w sumie wskoczyć, tam gdzie ten Sonik był. Może gdzieś będzie jakaś karta, nie widzę z jednej ani z drugiej strony tej karty, więc tu prawdopodobnie nie ma. O, ale tutaj mamy kartę, nie zauważymy jej wcześniej. I już mamy połowę, mamy 50 kart, jeszcze raz tyle musimy uzbierać. I tutaj na pierwszej mapce wydaje mi się, że już nie ma więcej tych kart, nigdzie nie mogę znaleźć. O, tutaj jest jedna. To one się respią za jakiś czas, bo tutaj na stówę zbierałem te karty. Tu jest kolejna, kurczę, znikły. Dobra, musimy znowu poczekać. I powiem wam, że te karty mi się cały czas respią na tych mapkach, które wam już pokazywałem, a więc bez sensu, żebym wam drugi raz to pokazywał. I teraz mamy, już wam mówię ile kart, mamy 86 kart, a więc tylko 14 nam brakuje do odblokowania tego skina. Ale teraz przy okazji też mamy 6 skrzynek do otworzenia, więc sobie to też otwórzmy. I w sumie czemu ja mogę na nowo sobie te skrzynki otwierać? Dziwne, jakby chyba zresetowało się po prostu to. O jakiejś pewnie konkretnej godzinie się to resetuje. W sumie możliwe, że o 24 się to resetuje, bo jakby teraz jest 24, jak to nagrywam. I w ogóle z tej pierwszej skrzynki nam boost wyleciał. To powiem wam, że oni mocno to zboostowali w takim razie. Dobra, to otwieram dalej to. Dobra, teraz exp niestety. Teraz ringi 418. No i dobra, zobaczmy, co ze złotych będzie. Teraz exp troszeczkę więcej. I co z ostatniej złotej będzie? No i tutaj niestety ringi. Ale i tak ciekawie, że nam wyleciał boost z pierwszej skrzynki tak naprawdę. Albo z drugiej, no ale z tej początkowej. I teraz na nowo muszą się zrespić te karty i już będziemy mieć prawdopodobnie wszystkie. No nie, no znowu na Green Hill. No dobra, no niestety wam nie pokażę tej ostatniej mapki. Sobie musimy zresetować postać, żebyśmy od razu tutaj byli. No i wracamy się tutaj. Dobra, i na szybko to pozbieramy. Tutaj są dwie karty, cyk. Tutaj jedna, tutaj druga. Tutaj gdzieś powinna być trzecia. Tu jest trzecia. Dobra, ja to pozbieram. Zobaczymy, czy uda się uzbierać 100 kart. Pozbierałem te karty z tego Green Hill i powiem wam, że jeszcze nie mamy 100 kart. Mamy 97 z tego, co mi się wydaje. Dokładnie tak, mam 97, a więc jeszcze brakuje nam 3 i teraz się zrespił na Emerald. A więc tutaj to będzie mega proste. Musimy sobie po prostu doskoczyć tutaj. Tu będzie jedna karta oczywiście. A i nie trafiłem w nią. Cyk, jedna karta tutaj. Będzie kolejna i tutaj chyba w ogóle są dwie z tego, co mi się wydaje. A nie, dobra, też jedna, no ale po prostu gdzieś tutaj będzie z boku. No ale kolejna jest tutaj i ta będzie ostatnią kartą i dzięki niej odblokujemy sobie skin. Oczywiście Tailsa. No i mamy skin odblokowany. Zobaczmy, jak on wygląda. On jest tutaj. Oczywiście sobie go załóżmy. Ten skin wygląda w taki sposób. Myślę, że całkiem spoko wygląda. Mam nadzieję, że w kolejnym update'cie dodadzą w końcu Shadowa, bo miałem nadzieję, że w tym update'cie będzie Shadow, no ale dodali Tailsa, który też jest w sumie spoko skinem i też mega fajnie wygląda, ale właśnie, teraz
teraz możemy sobie dwie skrzyneczki odebrać, a więc zróbmy to i zobaczmy, co tym razem nam wyleci. Fajnie, bo jakby boost na magnet. O, dokładnie o tym mówiłem. Dokładnie to chciałem powiedzieć, żeby boost na magnet poleciał. Dobra, to w takim razie jeszcze jedną otwórzmy i teraz ringi. Ale dobrze, że nam wyleciał magnet, bo musimy trochę sobie pozbierać ringów, tylko żeby pozbierać te ringi, to wróciłbym się na pierwszą mapkę, bo tam jest najwięcej tych ringów. Chciałbym jeszcze uzbierać w sumie to sporo, 2 miliony ringów, żebyśmy mogli sobie otworzyć jeszcze 5 jajek, żebyśmy mogli sobie zrobić kolejnego ewoluowanego pecika. W sumie chyba lepiej pójść na drugą mapkę, na drugiej mapce chyba jest więcej tych ringów i tego wszystkiego. Ogólnie wydaje mi się, że na drugiej mapce najlepiej się wszystko farmi. No nie, no tutaj zdecydowanie tego jest więcej, dużo więcej. I w sumie to ten boost mi się dosyć szybko skończył, mamy 3 miliony 400 tysięcy ringów, jeszcze potrzebujemy 1 600 tysięcy, więc musimy jedną rzecz zrobić. Musimy sobie oczywiście kupić tutaj magnet, żeby tych ringów było więcej. I w sumie tego jeszcze sobie kupmy na potrójne ringi, żebyśmy 3 razy tyle ringów farmili. Może nawet w pół godziny więcej nam się uda wyfarmić i będziemy mieć na przykład na 2 ewoluowane pety. Dobra, ja sobie to farmię, zobaczymy ile się w pół godziny uda tego wyfarmić. Dobra, chwilę mi to zajęło, ale mamy ponownie na 5 tych pięknych pecików, a więc sobie kupmy cyk, 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 cyk i mamy 5 pecików. Dobra, teraz możemy sobie ewoluować i będziemy mieć już 2 ewoluowane, limitowane pety. No i cyk, i mamy 2 takie piękne peciki. No i w tym odcinku to będzie na tyle, w kolejnym zrobimy sobie full team takich petów.